Prawie 12 milionów złotych. Taka kwota już wkrótce trafi do gminy Giedrzwałt na realizację 5 inwestycji, 3 zadań związanych z renowacją zabytków i 2 na infrastrukturę, odpowiednio drogową i sportową. 11 października Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, wręczyła promesy. 392 tysiące złotych przeznaczonych zostanie na renowację 7 kapliczek, 670 tysięcy złotych na konserwację wieży Bazyliki Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Giedrzwałdzie. To bardzo ważne środki finansowe, które będą po pierwsze szły na miejsce dla mnie święte, w którym przez ostatnie 4 lata, wtedy kiedy chciałam, miałam potrzebę, zbierałam siły. To miejsce, które jest sercem chrześcijaństwa województwa warmińsko-mazurskiego, które skupia wielu wiernych i zasługuje na to, aby cały czas być modernizowane po to, aby te warunki były komfortowe dla mieszkańców. Kolejne dofinansowanie z rządowego programu odbudowy zabytków poświęcone zostanie na wybudowany w pierwszej połowie XVIII wieku kościół ewangelicko-augsburski w Łęgutach. Świątynia, świadek złożonej etnicznie historii naszego województwa, wymaga pilnej renowacji, remontu poszycia dachowego, wymiany i konserwacji stolarki okiennej. Na ten cel przeznaczonych zostanie 1 000 000 zł. Kolejne środki pochodzą z rządowego programu inwestycji strategicznych. 8 milionów złotych na drogi, modernizację tych dróg, a jak wiemy, jest to podstawowa potrzeba w województwie i staramy się, aby te środki jak najszerzej płynęły. I 2 miliony złotych na aktywizację sportową najmłodszych. To są pieniądze, które przysłużą się do tego, aby komfort tego drugiego domu, jakim jest często szkoła, sala gimnastyczna dla dzieci, był wysoki. Z wysokości dofinansowania zadowolony jest Jan Kasprowicz, wójt gminy Giedrzwałt. Jak na gminę mniejszą, podolsztyńską, to kwota niebagatelna. Tym bardziej, że my jakby dokładamy tylko te pieniądze już do wcześniejszych tych programów, bo przecież to nie pierwsze dofinansowanie. Rzeczywiście, jeśli chodzi o poziom dofinansowania na drogi gminne, to rzeczywiście w tej kadencji samorządu to rekordowe dofinansowania. Środki na infrastrukturę sportową przeznaczone zostaną na doposażenie boisk trawiastych w Giedrzwałdzie, Unieszewie i Biesalu oraz na zaplecze sportowe przy szkołach.